Czy fotografia może zaskoczyć? Okazuje się, że tak, co pokazała wystawa zdjęć gorlickiego fotografika Wacława Bugno, jaką zorganizowano w Domu Polsko-Słowackim. Prowadzenia do wystawy dokonał autor zdjęć, który zaprezentował sposób, w jaki realizował wystawione zdjęcia i jak można fotografować w podczerwieni. Niewątpliwie wystawa to inne, a zarazem ciekawe spojrzenie na otaczający nas świat. Kolejna twoja wystawa, tym razem zaskakujesz, robisz zdjęcia w podczerwieni. Co cię do tego skłoniło? Nasz świat, zacznijmy od tego, że oprócz tego, że jestem fotografem, jestem również na przykład dyplomowanym bioenergoterapeutą z dyplomem mistrzowskim, o czym prawie nikt nie wie. Czego faktycznie nie wiedzieliśmy. Czyli poruszam się w obszarze zarówno widzialnym, jak i niewidzialnym, ponieważ cała bioenergoterapia i wszystko związane z energiami pochodzi z tamtego świata. Tak naprawdę my żyjemy i funkcjonujemy dzięki światu niewidzialnemu i cały czas musimy być z nim związani. Skąd się wziął mój pomysł i zainteresowanie tą fotografią? Otóż kiedyś dostałem propozycję poprowadzenia pleneru ze studentami na Białorusi śladami Mickiewicza. I siedząc w restauracji Rzym, w której powstał prawdopodobnie pan Twardowski, napisany przez Mickiewicza, jako że on chyba tam przesiadywał pijąc piwko, zastanawiałem się, jak sfotografować coś, czego nie ma, bo tam już nic nie zostało, a jednocześnie zostawić ducha romantyzmu, zostawić ducha tych wszystkich duszków, które nadal mieszkają na Białorusi, na Ukrainie, na całej ścianie wschodniej, a u nas jak gdyby zaczynały ginąć. I wtedy zainteresowałem się fotografią w podczerwieni. Ale Wacku, też można sfotografować przedmioty w ciemności długim czasem naświetlania. Nie, to jest zupełnie inna bajka, ponieważ te fotografie w większości powstały w promieniowaniu powyżej 750 nanometrów, czyli tam, gdzie już w ogóle kolor nie istnieje, jest poza naszym wzrokiem. Dlatego nawet kolor taki jak tutaj jest kolorem fałszywym, stworzonym przeze mnie, a nie istniejącym w naturze. Właściwie tam nie ma kolorów, tam nic nie ma, co moglibyśmy odebrać bezpośrednimi zmysłami, więc cokolwiek tu powieszę... Odcienie szarości? Odcienie szarości, jedynie, wyłącznie. Które dopiero można przetwarzać jak się chce. Poza tym świat wygląda tam zupełnie inaczej niż u nas. To jest takie przejście między światem widzialnym, a tym zupełnie niewidzialnym, którego się nawet sfotografować nie da. Można powiedzieć, że fotografią zainteresowałem się z powodu zainteresowania tym, co niewidzialne. Fotografia kiedyś była magią. Wywoływało się duchy w ciemni. Powstawał obraz utajony na filmie, powstawał obraz utajony na papierze i z tego coś nagle przy czerwonej żarówce powstawało, wychodziło. To było coś fascynującego. Od tego czasu jak gdyby moja działalność fotograficzna i moja działalność w tych innych sferach, właściwie poznawanie tajemnic wszechświata, szły ze sobą w parze. Tutaj po raz pierwszy postanowiłem to połączyć, dodając jeszcze nieco filozofii do tego wszystkiego, co jest pokazane. Na tych fotografiach, może akurat nie na tej, ale na innych, widać na przykład takie prawdy wszechświata jak wszystko jest połączone, wszystko jest jednością. Nie da się wyłączyć jakiegoś fragmentu rzeczywistości. Wszystko zostało zbudowane przez tego samego budowniczego, więc zakładając, że jesteśmy jak ocean, bez jednej kropli nic nie znaczy, kropla bez niego nic nie znaczy, z jednej strony jest oceanem, a z drugiej każda kropla jest indywidualnością. Drugą rzeczą, którą widać na tych fotografiach jest, ponieważ tu ginie zupełnie coś, co w fotografii normalnej znamy jako perspektywę powietrzną, czyli pierwszy plan, drugi i tak dalej, tu tego nie ma. Wszystko jest płaskie, wszystko się zlewa ze sobą. Mgły w ogóle nie występują, ponieważ ona w innym obszarze to robi. I już zgubiłem wątek, ale coś chciałem powiedzieć. Właśnie, odległość staje się też iluzją pewną. Coś jest blisko, coś jest daleko. To właściwie tylko od nas zależy. Wszystko jest względne. Czy ty jesteś blisko ode mnie, czy daleko? Każdy może powiedzieć coś innego. Nawet nie wiem, czy zachowuje tak zwaną odległość społeczną w dobie koronawirusa. No właśnie. Albo proksemiki. Kolejną rzeczą jest na przykład coś takiego jak iluzja ruchu. Jeśli pędzisz samochodem 200 na godzinę,
to wydaje ci się, że w stosunku do tego, co jest na zewnątrz, bardzo szybko się poruszasz. Ale w stosunku do samochodu już nie. Prawie się w ogóle nie poruszasz. Jeśli widzisz w telewizji jakiś szybko poruszający się obiekt, ale telewizor stoi i się nie rusza w twoim pokoju. To wszystko są elementy czegoś, co składa się na wielokrotność prawdy. Czyli prawdy naszej, jak mówił ksiądz Tischner, że są trzy rodzaje prawdy. Cała prawda, też prawda i gówno prawda. I prawda ekranu. I prawda ekranu. Jest też czwarta prawda. Tak, jest też powiedzenie, że prawda jest jak dupa, każdy ma własną. Mam ci tutaj wypikować, tak? Jeśli ładna była, to nie musisz. W każdym razie chodzi o to, że nie istnieje żadna jedna uniwersalna prawda na naszym świecie. Każdy z nas ma pewną jej wersję. I niektórzy za tą swoją prawdę dadzą się zabić. Za to, czy chodzić w maseczkach, czy nie chodzić, czy głosować na zielonego, czy na niebieskiego, tak? Czy taka polityka powinna być, czy taka. A to tylko są różne wersje prawdy, które w naszej grze zwanej życiem mają się przenikać, mają się bawić. Mamy się bawić życiem po prostu, a o tym niestety często zapominamy. Reasumując, twoja wystawa pokazuje kolejną prawdę. Kolejną wersję prawdy.